Siemka to Jemka, witam was na kolejnym odcinku z serii Star Wars Galaxy of Heroes. Dzisiaj przebijamy 3 miliony Galactic Powera, czyli całkiem już okrągła liczba. I taką liczbę osiągnąłem po niecałych 13 miesiącach free to play. Także, całkiem myślę przyjemnie. Znaczy osiągnąłem, właśnie z wami ją zaraz osiągnę. Bo dodajemy sobie tutaj już pyk. O, 210. Jeszcze musimy gdzieś wyrzulić 500 Galactic Powera, żeby przebić te magiczne 3 miliony. I już wam tłumaczę, na jakich postaciach będziemy to wbijać. Bo tutaj już mam upatrzone z góry takie, które, no cóż, będą od nas wymagały bardzo dużo pracy. Zaraz się dowiecie, jak dokładnie. Ale póki jeszcze tutaj nie mamy, to sobie podłubiemy. O, ale Duku gdzieś będzie chciał to, tak? Teraz nie wiem. Teraz nie wiem, czy Duku gdzieś tego nie potrzebuje. A, jest tutaj, dobra. Do tego materiału nie mogę ruszać. Szkoda. Kogo tu jeszcze tutaj mamy? Sidiusa. Do Sidiusa może byśmy coś akurat skupnęli. Zobaczmy, czy możemy kupić mu 9 laptopów. Nie możemy. No dobra, no to może w takim razie do... nie do Sidiusa, tylko do Anakina coś byśmy wzięli. Bo Anakin ma statek i dzięki temu... A, tylko że Anakin już ma ulepszone skille. O, ale możemy najzwyczajniej w świecie mu podciągnąć level. O, tak. Dobra, za może 1 300 000. Cyk. Ile tam podciągnęliśmy? Jest. Proszę was, bardzo 3 miliony Galactic Powera. Także jak chce się podłubać, to tam i z 50 tysięcy tego się wyciągnie. No bo im dłużej się gra, tym więcej tych materiałów się zbiera i one gdzieś tam leżą. Gdzieś można je powrzucać właśnie w te słabsze postacie, no ale mniejsza z tym. W takim razie, jak już mamy te 3 miliony Galactic Powera, no to jedno z takich moich ostatnich przemyśleń. No cóż, mam już troszkę tych postaci, mam ich 13, które mają jakieś reliki rozsądne. I co dalej? No cóż, mam dwa teamy, ale to, wiecie, to jest dopiero początek przygody. Mam też prawie całą flotę Imperium już zrobioną. Mianowicie tutaj już jest dobrze zrobiony statek Vadera, statek pilota. Tutaj statek Imperatora, no jeszcze wymaga dwóch gwiazdek, czyli 117 fragmentów jeszcze do zdobycia, gdzie zdobywam dziennie po 2-3, tak jeszcze pewnie z 2 miesiące będę go zbierał. Mamy Gauntleta, czyli statek Mandalorian, też zrobiony, już fajnie. I no cóż, ten tutaj jest słabo Reaper, a Bomber jest na maksa. No i tutaj Chimera. Chimera, która wymaga już tylko od nas, znaczy ode mnie, bo wy się z tym męczyć nie będziecie. Wymaga tutaj tylko dwóch skilli, już podniesienie na 8. I też będzie tutaj wszystko na maksa, tylko ewentualnie Trona jeszcze podnieść na te wyższe reliki, no ale w tym momencie jest to dla mnie niemożliwe. Tak więc mam fajną flotę, która zdobywa codziennie dużo kryształów, ale zaczynam z coraz większe problemy trafiać na przykład Conquestie czy na jakichś innych aktywnościach. Po prostu, no cóż, ostatnio dotarłem do legendy, do Vadera i... znaczy tutaj jest... no tak, to był Darth Vader? Jakoś tak chyba się nazywał, co? Zaraz zobaczymy. Darth Vader to jest już ten. A, tak. No tamten był Lord Vader, no. Nigdy nie pamiętam. Taki wielki ze mnie fan, a nigdy nie pamiętam, że to był Lord Vader. Możemy też zobaczyć to tutaj, o. Jak sobie wejdziemy, tylko że nie z tego poziomu. Jak sobie wejdziemy w przygodę. Tutaj są Galactic Legendy. I mamy Lorda Vadera. Ale, no cóż, żeby takiego Lorda Vadera sobie zdobyć, no to trzeba mieć na przykład 8 poziom reliku na Padme. Tak, no cóż, zacząłem troszkę przeglądać to i okazuje się, że to jest dobry moment, żeby jakąś legendą się zająć i strasznie to podobno potem ułatwi, bo te legendy są mega mocne. 6 postaci, z których chyba najsilniejszą jest Kylo Ren,
Wszyscy do niego dążą, a mnie jakoś tak nie kręci. W sensie niby... Niby jest to postać, która jest naprawdę silna w gierce, ale z drugiej strony ta postać mnie strasznie odrzuca po tym, jak widziałem filmy. Także, no cóż. Stwierdziłem, że przejrzę sobie wszystkie legendy, już nie patrząc na to, która jest najsilniejsza, i po prostu zacznę dążyć do tej, która jest najbliżej. No, generalnie to na początku już odpadają te, które ósmy relik wymagają, dlatego że nie jestem w stanie w tym momencie ich zrobić, dopóki moja gildia nie będzie robić rajdów. Tak, tych rajdów, które dają ósemkę, czyli challenge'u na picie z rankorem, ale no to odpada, no niestety. Patrzymy dalej, no to tutaj... Tutaj już bym mógł, ale z tego co widzę, to ja kompletnie nic na to nie mam. Nawet FreeCPO, znaczy C-FreePO nie zdobyłem. Także... Daleko. Ale patrzyłem dalej. I tutaj akurat do Imperatora, tego legendarnego, okazuje się, że mam Imperatora Palpatina, Vadera, Royal Guarda, co tutaj jeszcze mam, Imperial Bombera i Trona. I to są akurat rzeczy, które trzeba tutaj, no prawie na maksa, a tutaj na wysokie reliki. Szósty, siódmy, siódmy. Więc okazuje się, że nie tak daleka droga jest do tego i w tym momencie... Jak sobie klikniemy i przejdziemy tutaj do zakładki. O, teraz tutaj się pokazuje aktualna przygoda, którą robimy. No to zobaczcie, w tym momencie już cztery postacie są zrobione. Dooku już jest bliziutko. I co tutaj mamy? To jest max fragment. No tak, no fragmenty. No max gwiazdki. Max gwiazdki, max tutaj brakuje niedużo i to z eventów się zdobędzie już do tego czasu. Max, max, max. Tutaj jest dość sporo farmienia przede mną. Anakina znowu dropi się z dwóch. Z dwóch takich. No. Zaraz zobaczcie. Z dwóch poziomów. Także codziennie można całkiem sporo fragmentów zdobyć, także to tutaj raczej nie będzie żadnego problemu. I dalej, admirała, no troszkę będę musiał jednak zrobić, ale już nie jest tak źle, bo tylko trzy gwiazdki mi brakują. No już prawie dwie tylko. A Sidiusa można kupić sobie normalnie. O, można sobie normalnie po 10 fragmentów kupować. I też lecą jego fragmenty z eventów, także nie będzie raczej z nim problemów. Także do tej legendy, nie dość, że już mam parę zrobionych przypadkiem, bo akurat potrzebowałem ich bardzo mocno do floty, to się okazuje, że dużą część już tych postaci po prostu mam już jakąś bazę. Już nawet Dooku tutaj zaraz będzie na reliki robiony, więc nie tak dużo nam zostanie, a parę z tych postaci wystarczy tylko na trzeci relik bić. Także zdecydowałem, że teraz będę dążył do tej legendy, do Sith Eternal Emperor i no cóż, zobaczymy za 2, za 3 miesiące, myślę, że mniej więcej za taki czas powinno się to udać już zrobić. Bo w momencie, kiedy przestanę już farmić fragmenty, no to będę mógł się skupić typowo już tylko i wyłącznie na zdobywaniu EQ, więc to będzie już wtedy znacznie szybciej szło. Ja też tutaj nie jest tak całkiem źle, bo na przykład Maul już ma 10. Tarkin ma 8. No to tutaj już jest gorzej. Tutaj jak mamy? Tutaj też mamy 8. Więc no jest dobra baza do tego, żeby to zacząć. No tutaj już jest gorzej. No cóż, w takim razie oczywiście mam nadzieję, że podzielicie się w komentarzach ze mną, jakie macie spostrzeżenia, jakie legendy wam się najbardziej podobają, jakie byście chcieli zdobyć. Ja rozpoczynam swoją długą przygodę właśnie w kierunku tej legendy i mam nadzieję, że będzie warto. No, w tym momencie
nawet jak bym uznał, że faktycznie ten Kylo Ren jest lepszy, no to nie opłaca mi się podejmować tej drogi, bo jest dużo dłuższa, a warto chociaż tą jedną legendę mieć w tym momencie, już w moim przypadku, kiedy mam te 3 miliony, no, come on, trzeba by coś w końcu z tym zrobić. Także myślę, że potem, następną, kiedy już zdobędę właśnie tego Imperatora, to prawdopodobnie następną legendą, którą będę próbował, to będzie właśnie Kylo Ren. Już tam mam trochę też zaczątki. Już parę z tych postaci mam na 7 gwiazdek, ale to, jak sami dobrze wiecie, od 7 gwiazdek do 7 relika jest dużo roboty. Także mam nadzieję, że wam też będzie los sprzyjał w momencie, kiedy będziecie klikać, żeby dropnąć fragmenty, które no niestety niezbyt gęsto chcą lecieć, bo na przykład taki admirał, niby 2 fragmenty dziennie, ale tylko 5 prób mamy. No i tak sobie możemy go dziubać codziennie. Powolutku, ale najgorzej jest z tym statkiem. Po jeden fragment z każdego podejścia jest szansa w ogóle dropnięcia. Tak samo z statkiem imperialnym. Z imperialnym statkiem... O, tutaj... Czekajcie, gdzie on jest? To nie tutaj. O, tutaj. Też, po jeden fragment statku. No, to jest tu masakra. Od jak długiego czasu ja już to próbuję zrobić. No, ale no cóż. Jak w końcu to zrobię, będę bardzo zadowolony z mojej floty. Dzięki, że wpadliście. Trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnym odcinku.